Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Mam dzisiaj dla Was walkersy chińskie. Jest to coś na styl Pringlesów, bo jest to taka mała tacka z chipsami robionymi w takim samym kształcie właśnie jak Pringlesy. Jest to drugi z czterech smaków, z czego jeden spróbowaliśmy na kanale i była to dynia. Dzisiaj jest to słodki ziemniak. Są to ogólnie chipsy robione z pochrzynu, cokolwiek to jest, wygląda jak jakaś pietruszka, więc jest to po prostu kolejne korzenne warzywo. A mówię z czterech smaków, bo jest jeszcze właśnie smak samego pochrzynu i co ciekawe smak awokado, ale ja tych chipsów nie polecam, jeżeli macie zamiar kupić sobie tylko taką jedną tackę. To Wam się zdecydowanie nie opłaca. Ja za 6 tych dyniowych, bo przypomnę tylko, że to był dorzucony darmowy smak do tych dyniowych chipsów, ja za 6 dyniowych tacek o gramaturze 35 gramów zapłaciłem 16 funtów. Let that sink in. Woluju. Wyglądają w ten oto sposób. Naliczyć ich tu można raptem z 16 czy ze 20, może tak na oko. Smacznego. O cholera, co ja w ogóle jem? Przypomnę, że w przypadku dyni doszliśmy do wniosku, że po opakowaniu były nie tylko dyniowe, ale były również karmelowe. I co ciekawe, to też nie jest jedyny smak, który ma drugi wariant, bo jest to kurde kokos. I kurde, to jest dobre. Bardziej smakuje jak wafelki, a nie jak chipsy. Będę się musiał powstrzymywać, żeby odłożę sobie to na miejsce, żeby nie zjeść tego zaraz całego, bo kasi na pewno zasmakują mega dobre. One są po prostu kokosowe. Tego słodkiego ziemniaka specjalnie nie czuć. Tak samo zresztą, kurde, jak w dyni. Dyni nie było czuć. Było czuć tylko karmel. Po raz kolejny smakują i mają teksturę i chrupkość jak wafelki do lodów albo jak rurki ze śmietaną bez śmietany. Mega fajny pomysł. Nie są to już chipsy per se, ale jest to nadal bardzo fajny eksperyment. Nie wiem, czy oni mają zamiar zrobić coś z tym dalej i czy w ogóle on opuści to chiński rynek. Może w obecnych czasach, przy obecnej sytuacji lepiej, żeby to rynku chińskiego nie opuściło. Jeżeli jedliście kiedyś rurki z kremem i kokosowe wafelki, to jest połączenie tego. Smakuje dokładnie tak samo. Jest mega chrupkie, mega smaczne, nadal świeże, mimo że prawdopodobnie podacie, jak ze wszystkim chińskim z eBaya. Polecam serdecznie. Zapomnijcie, co powiedziałem na początku. Wydajcie 16 funtów, wydajcie setki złotych. Tylko i wyłącznie na jedną 35-gramową paczkę. Nie róbcie tego. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin i idę zjeść kokos. Kokos. Kokos, spokos, na razie.